Czy to nie jest też tak, że jakby ten pewien formalizm tego raportowania, pewien styl, który on narzuca, on go uwalnia jakby od tej refleksji i w ogóle od wyrzutów sumienia. I czy to nie jest też tak, że literatura również do tego prowadzi, że jakby ta forma, tak jak Gombrowicz mówił, że ta forma nas stwarza i ona nam daje alibi pewne. Takie przesłuchanie przed komisją sejmową ma swoją formę i tam mówią, jak powiedziałeś, nie zachowało się w mojej pamięci, prawda? I to... Tam jest tak. Ale czy to jest wobec tego tak, że inaczej się nie da zapisać tego doświadczenia, że tak bardzo obawiasz się, nie wiem, pułapki sentymentalizmu, no, unikasz tu wszelkich pułapek, bo tak, nie wpadasz w przesadną groteskę. Były takie książki o opozycji lat 80. Sprowadzały się do tego, tak jak u Piotra Siemiona, że ganiali się po ogródkach działkowych i pili wódkę i to była cała groteska. To jest przekleństwo polskiej literatury, polskiej prozy, że tam wszystko się każdemu natychmiast wyradza w groteskę. I Gombrowiczowi się wyradzało bardzo łatwo, bardzo szybko, jak w Transatlantyku i w wielu książkach. I Mrożkowi, prawda, i Pilchowi, który jest jednak świetnym prozaikiem, ale Marsz Polonia, który miał być takim rozrachunkiem ze współczesną historią, jest katastrofą, klęską zupełną. Jemu się tam to wyradza tak jakby automatycznie i to jest taka łatwizna. I ja oczywiście starałem się temu jakoś zaradzić, jakoś sprostać. To jest szalenie trudno. Szalenie trudno jest dziś napisać powieść osadzoną w takich realiach, prawda? Tej polityki, historii, która nas dotyczy i dotknęła, prawda? Trudno jest napisać słowo solidarność we współczesnej powieści, nie popadając w groteskę, w śmieszność albo w patos. Naprawdę bardzo trudno. Zapytam tak, jak pewnie żaden pisarz nie lubi takich pytań, bo znosząc ten kulturalny podział na narratora, na opowiadacza i na autora. Ale czy nie obawiasz się, że kogoś ta powieść tak wciągnie, że zacznie zastanawiać się nad motywacjami donosiciela, zacznie go usprawiedliwiać? Nie no, mam nadzieję, że wciągnie. Niech się zastanawia, pewnie, niech się zastanawia. Ja też się nad tym zastanawiam. No, ten kazus Maleszki dla mnie jest nierozwiązywalny. To jest jednak fenomen na swój sposób. Dowiedziałem się też z wielką przykrością, że wydawca... Czy możesz mi podać tę czerwoną książeczkę, małą czerwoną? Że wydawca tej pierwszej mojej powieści, debiutu sprzed już, o Boże, 15 lat... już to świetny podziemny wydawca, Oficyna Literacka, to znaczy to już ukazało się na ziemi, no bo to był 95 rok, ale że wydawca tego był no niestety wynika niedwuznacznie agentem i to też zagadkowa dla mnie historia zupełna. To było bardzo przykre, też jakby niezrozumiałe, no jak wydawca, który wydał masę podziemnej literatury, ale też klasyki, nie wiem, wydawał Nabokowa w Oficynie Literackiej. Więc to są takie zagadki, no to są takie zagadki, ale mnie ta psychologia jakoś, jak wiesz, niezbyt interesuje. Jakoś wychowałem się w takim trochę strukturalistycznym, zadufanym mniemaniu, że psychologia psuje powieść, że to nie jest... Stosunek literatury do modalności, do modalistyki? Bo to jest trochę tak, jak pyta Bocheński w tej recenzji, o której wspomniałem, że ktoś po lekturze ostatniego raportu może zadać pytanie, czy człowiek, który donosił, krzywdził wielu, nie ma wyrzutów sumienia, nie przeszedł lepiej tego czasu PRL-u czy stanu wojennego, czy nie jest bogatszy w tej chwili wewnętrznie niż ktoś, kto ma bardzo porządną biografię, ale kto wtedy żył skromnie. No tak, to jest taki ukryty temat tej powieści, właśnie pytanie o to, czy w język, w opowiadanie, w narrację, w literaturę jest wmontowany jakiś mechanizm obronny, moralny, czy w ogóle jest coś takiego jak moralność literatury, samego pisania nawet, no bo szkoda gadać o donosach, prawda, ale bo to jest tak jakby z premedytacją napisane, od początku, że właściwie no tak z takiego ludzkiego, porządnego punktu widzenia, człowieka porządnego, któremu wiele rzeczy nie przystoi, prawda, nie uchodzi, to właściwie nie należałoby czytać tej powieści. No bo cóż czytać wynurzenia jakiegoś donosiciela, a jednocześnie ona, no staram się ją tak napisać, żeby niełatwo było ją porzucić tak w pół zdania. Oczywiście staram się, no, nie wiem na ile mi się udaje, ale wyobrażam sobie takiego czytelnika, który ciska tym o podłogę po 30, 40 stronie, może nawet wcześniej. Przeczytam Państwu ten fragment taki antyradomski teraz, kiedy on przyjeżdża i oczywiście to no, ma pewien związek z miastem też, jak wszystko, ale no, z nim też, no, on nagle ma jakiś odruch, nawet nie sumienia, bo to sumienie nie budzi się u niego do końca. Wybiera się na święta do domu rodzinnego ze Szwajcarii, jest zaopatrzony w prezenty, przyleciał do Warszawy i teraz jedzie pociągiem i tak to brzmi. Już w pociągu zimnym i śmierdzącym straciłem impet. Wysiadłem, długo stałem na peronie, nic mnie nie kusiło. Czułem tępy opór, jakby brnąć w kopnym śniegu, którego nie było, tylko cienka, zadeptana warstwa, biedna i brudno-biała. Nie byłem w stanie dojść ani dojechać do domu. Odpychały mnie ulice namagnetyzowane tym samym biegunem. Z pierwszego automatu wykręciłem numer, wydał mi się niezupełny, za krótki, bez kierunkowych. Nie przyjadę. Coś mi wypadło. Szybko się rozłączyłem. Powlokłem się w górę, gdzie mogłem, szedłem przez podwórka. Przecież mnie tu nie ma, nikt mnie nie powinien zobaczyć z podręcznym bagażem. Dotarłem do hotelu, przez chwilę przestraszyłem się, że mnie nie przyjmą. Byłem zameldowany w R. A kiedyś nie wiedzieć, czemu nie można było mieszkać w swoim mieście w hotelu. Może jednak słusznie, bo czujemy się jak zjawa albo przestępca. Tak czy owak zreflektowałem się, w paszporcie nie ma zameldowania. Podam jakiekolwiek. Recepcjonistce nazwisko wydało się znajome, spojrzała lekko zdziwiona, ale bez słowa dała mi klucz z numerem. Drugie piętro, okno na plac Konstytucji, 10 minut od domu. Rzuciłem się na łóżko i zacząłem studiować zacieki na suficie. Mapa równie dokładna, co moja carte du tendre. Nie znajdziesz jej w Google. Otworzyłem wolnocłową whisky i wypiłem 3 łyki wstrętne, jak koncentrat bez wody i lodu. W takim razie Cointreau już lepiej, chociaż lepkie. Musiałem na chwilę zasnąć. Obudziłem się zlany potem od hałasu i z zimna. Ktoś tu szczękał zębami i nie mógł przestać. W pustych pokojach hotelowych ukrywa się Camerton. Wziąłem gorący prysznic, przebrałem się w suche ubranie i wyszedłem. Było przed północą. Przemykałem się przez wyrudnione miasto, skromnie przybrane na święta. Na wystawach wśród bombek i igliwia leżały prezenty, starannie owinięte w papier, przewiązane wstążką skrywające styropian, który pokruszono też przy szybie w charakterze śniegu. Podszedłem do domu od tyłu, od ogrodu. W kuchni jeszcze się świeciło, gosposia chowała coś do lodówki, coś, czego nie zjem. Ostre światło na chwilę ją olśniło, ale zaraz zamknęła drzwiczki. Wszystko zgasło, lodówka i lampa. Znowu zapaliło się na schodach i widziałem, jak wchodzi. Najpierw pokazała się jej głowa, potem na podejście przez chwilę cała zgarbiona postać, a gdy minęła okno, ujrzałem ją od tyłu znikającą z każdym stopniem. Jeszcze jeden, uda, żylaki, kapcie i znów zgasło. Zagwizdałem na psa. Przybiegł, śmierdział jak dawniej. Przełożyłem rękę przez siatkę, długo go tarmosiłem. Nie rozumiał, dlaczego nie wchodzę. Nie rozumieliśmy wspólnie. Dziękuję. Dziękujemy.